Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Bezuwio. Dzisiaj gram sobie meczyk 3x3 na poziomie Challengera z Lachim i Aki. Obaj są z zagranicy. Oczywiście standardowo biorę, nie wiem czemu, Relic Shielda. Będę grał Lulu na supporcie, zobaczymy jak to wyjdzie. Mój Zilean support ostatnio naprawdę się dobrze sprawdził. Zobaczymy, czy podobne do Zilana czempiony właśnie z range'a bijące i zapewniające dużo utility, jak to się mówi, także sprawdzą się na 3x3. Zapraszam do oglądania. Chłopcy, na których gramy, często spotykani są właśnie na rankedach na iście. Oni zbraniają się przed kompozycją z supportem. Grają tylko z dżunglą. Zobaczymy jak wyjdzie teraz. Mamy Lachiego, który będzie grał na Gravesie. Oraz Akiego, który będzie grał na Anivi. Specjalista od Anivi. Więc powinno być dobrze. Team, na którym gram, nazywa się Nobilis Prime. Akademia Nobilis zajmuje w tej chwili drugie miejsce w Challengerze. I tym teamem również postaram się jak najwyżej wybić. Okej, wzięliśmy wilki, teraz będziemy puszować pewnie szybciutko, żeby zdobyć drugi level i spróbować invade'a na ich dżunglę. Zarwan nie podchodzi. I słusznie. Dobra, zobaczmy gdzie jest mało. Okej. Dobra, golemów jeszcze nie robi. No ładny połk teraz. Jarvan. Jest Maokai znaleziony. Lachi musi teraz do mnie dołączyć, żebyśmy przejęli golema, albo próbowali tutaj z trzecim levelem, ok, więc sporo expa zdobył. A chyba nie uda nam się zabrać tego, tak, wziął Maokai golema. Więc ciężko się inwajduje w takim momencie, ale są wilki. Lachi ma smite'a, możemy próbować walki. Czekaj, zatrzymać tego. Dobra, Lachi wziął, ok, jest dobrze. Ja mam prawie trzeci razu miał polimorfię na swojej Lulu. Już naprawdę będzie dobra możliwość do walki. Przejmujemy, ok. Próbuję połkować teraz tego Jarvana, będzie musiał wrócić chyba. Nie, okej, okay, myślałem, że będzie recallował. Ej, ma okej, nie wiem czy nie naszej dżungli. Troszkę zbyt pasywnie jednak gramy. Ja mam tą masterkę, która stakuje się wraz z zabijaniem mobków w dżungli oraz z kanonów. Więc my też powinniśmy brać sporo tej dżungli. Będę zaraz wracał do bazy. No ja nie mam many. Musimy być czujni. Zatrzymał mnie magik. No chyba wcześniej powinienem próbować jednak. No nie jest dobra sytuacja teraz do walki. Troszkę to wyglądało śmiesznie, ale udało nam się w końcu
zabić. Nie trafiłem wtedy Q na Galio. Myślę, że Lachi mógł spokojnie podążyć za Galio. I sytuacja byłaby nawet 3-0, więc byśmy mieli A-side. Teraz zobaczcie, jak bardzo zdecydował o wyniku tego teamfighta pasyw Anivii. No, czy zdążę teraz wziąć ten altarnię, czy nie Galio zejdzie? Nie, chyba nie. Dobra, więc spadam szybciutko. Graves jest niesamowicie silny, słuchajcie, na 203 line. Buffów nie ma jak na razie na niego. Nerfów oczywiście. Myślałem, że po takiej dominacji, którą prezentuje w LCS-ach na topie, będą jakieś nerfy na Gravesa, jednak Riton jak na razie uśpione. Aj, teraz Twisted Advance, chyba padnie Aki. Nasza wina niestety, bo top lane zawsze powinien być pushowany. No ale nic takiego się nie stało, bo nie wzięli oprócz fraga nic więcej. Pięć na sześć. Dwa na dziesięć. Biorę relika. Nie powinniśmy tak spróbować skończyć tego towera, bo jest naprawdę niewiele. Tutaj mocno pałkuje Jarvana. Ten szósty będzie kluczowy teraz. Jak go wybije na ludu. Jarvan musi uciec, okej. Okay. Zobaczmy, gdzie ma okej. Okay. Ma okej, okay, a nie ma, ale są wilki. Lat powinien ze mną zejść, ale widzę, że chce tam puszować cały czas i może i słusznie. Ok, tam przyjmuje altar. My będziemy przywołać towera cały czas. Jest z nami Aki też na topie. O, zachodzą nas. Nie mam szóstego jeszcze, cholerka. Nie wierzę. Chwila do tego szóstego. Ech. Tam ma okej, też uciekł na farcie. Unlucky, never lucky, chłopcy. Never lucky. Ale mam już Frost Queen, a teraz będzie bardzo łatwo gonić przeciwników. No zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać sytuacja. 3 do 3 we fragach. Troszkę słabo to wyszło. Też ma sporo obrażeń Lulu, mimo tego, że nie kupuje dużo ability power. Najczęściej grana właśnie na bocie. Świetnie się sprawdza z takimi pikami, słuchajcie, jak Olaf, Shyvana, Trundle, gdzie świetnie te czempiony korzystają z movement speeda.
ma jajko Aki, więc możemy powoli walczyć. Troszkę mi brakuje takiej, słuchajcie, przewagi do wypracowania. Powinniśmy więcej brać, bo oni grają pasywnie dość. A nie wiem, chyba z Morganem teraz na chwilę obecną są najlepszymi postaciami typu AP na bota. Więc polecam koniecznie pikować te czempiony, jeśli są otwarte w meczu. A zwycięstwa powinny być naprawdę łatwe. Wrzuciłem pieski. Bałem się, że będzie wskakiwał Jarvan. Zabili Maokajem, czy Galio też dadzą radę? Chyba nie. No jestem troszkę squishy jednak wciąż, bo nie kupuję itemków na HP i tak dalej. Cztery, dwa, zero, Jarvan, minęło timing. 0-2-4, więc reverse blaze it. Ma już ten item na tanka, ma ok, wziął niebieskiego smite'a. Więc raczej właśnie, żeby spowolnić przeciwnika, próbować dogonić, wejść i po prostu do niego dotrzeć łatwo. Numbers Mason. Nie wiem, czy graliście w Call of Duty Black Ops. Tamten słynny tekst właśnie. Mason, liczby. Gorąco polecam grę. Naprawdę chyba jedno z ostatnich Call of Duty, które mnie fabułą naprawdę przypadło do gustu. Oj, gonią. No nie mamy tej przewagi w sensie, że kontroli mapy. O to mi chodzi w tym momencie. Wygląda tragicznie, bym powiedział w tym momencie. No nie może odpuszczać na tym bocie tak łatwo i zachodzi, dlaczego? No, nie jest to, słuchajcie, poziomem najlepszy mecz może, ale przynajmniej jest śmiesznie. Troszkę robię misplays na tej drodze mimo wszystko. No, no. Dobra. Aha, Aki zapisuje czas pojawienia się relika tego z healthem. Z healem znaczy się oczywiście. I no jak się zastanawiałem właśnie, co on wypisuje, bo z reguły się wypisuje flasze, kiedy się odnawiają przeciwnikom. On zapisuje jeszcze właśnie czas respawnu tego relika. Musimy się pilnować, żeby znów nas nie obeszli. O właśnie. Bardzo dobrze. Teraz Galio jest uwięziony między nami. I bardzo ładnie. Dobra. Myślę, że możemy puszować bota.
Jak widzicie, kupiłem Egida Legionu, jest bardzo dobrym itemem na supportów. Znaczy, jak to już wielokrotnie powtarzałem. Znaczy, tak zwane BM. Nie będzie miał EQ, Jarvan przez chwilę. No trochę niefortunny war ze strony Akiego w tym momencie. Śmigamy na bota chyba zaraz. 20 sekund do piesków. Jak widzicie, maksuje W jako drugie. To się świetnie sprawdza, ponieważ Silence trwa dłużej. I ta postać, która w teamfightach jest właśnie zmieniana w potworka, no nie może nic zrobić przez te 2-3 sekundy. To jest naprawdę dobry wybór, by maksować na Lulu jako drugie W. Siło oczywiście jako pierwsze, żeby mieć sporego slowa oraz dobre obrażenia. Dokończyłem, słuchajcie, Loketa. Teraz będę mógł spokojnie także shieldować dzięki temu itemkowi wszystkich, łącznie z sobą. Piękny wave clear na supportcie. Dobra, tam wzywał pomoc Aki. Jest sapling od Maokaja. Maokaj świetny jako support, świetny jako jungler. Tutaj troszkę nie wypalił ich teamkom, ponieważ nie mają żadnego, tak powiem, range'a, czyli nie mają postaci, która bije z daleka. Mają trzy postaci, które biją z bliska, więc muszą się zbliżyć do nas po prostu w teamfightach, a my mamy trzy postaci, które biją z daleka, więc jest okrutne zadanie dla nich. Ogółem postaci wybrali całkiem nieźle. Wall. O, proszę, jaki wall to stunem mnie trafił, kolega. Level 11, więc mój shield z ulta będzie więcej. Więcej po prostu dawał. No, znaczy trochę. Znaczy fatalna pozycja niestety. Będzie miał jajko Aki, tak jest. Jeden hit tam wtedy niepotrzebnie Lachi splashował, ponieważ ten frag na Maokaju był już pewny. Właśnie ostatnim hitem wziąłem. Niestety Lachi troszkę zlekceważył przeciwników. Był w tym miejscu, tutaj był jeszcze tower, my byliśmy z tyłu. A z ich kompozycją, słuchajcie, jak oni mają wejście, Jarvan, Maokai, Galio. Nie może być tak, żeby AD Carry stał właśnie tak daleko z przodu. I nie może być tak złapany po prostu. Kupuję trochę herfa, mam już 220 HP dodatkowego z tej masterki. No jeszcze kilka kamp i powinien być wymaksowany ten pasyw. Macie właśnie kanon, więc 20, zaraz zobaczycie, 20 HP się zwiększy. Widzieliście, z 230 do 150. To jest też świetna masterka dla dżunglerów, zarówno na 3x3, jak i na 5x5. 5x5 na supportach raczej Bond of Stone w angielskiej wersji i ten Blessing na tych czempionach typu Janna Soraka, który wzmacnia leczenie.
No, teraz musimy być czujni, raczej przyspieszyłem go, ale poszedł w drugą stroną naokoło. O, a tutaj Jarvan poszedł z kolei w tą stronę. Trochę śmiesznie. No, ale wpadł prosto w Anigię. Dobra, teraz 3 na 2 teamfight. Chyba Maokai, a będę Galio gonić. Slowowany jest. Okej, nie wiem czy Erki użyć. Nie, tam gonią Galio, ja tutaj będę Maokaja gonił. Zobaczcie, mimo wszystko jaki damage na Maokaja oddaje. No i surrendują. GG. Troszkę ten mecz nie był perfekcyjny z naszej strony, jednak widzicie siłę tej kompozycji z supportem i Gravesa, zwłaszcza oraz Anivi na tej mapie. No i mimo błędów wielu z naszej strony udało nam się ten mecz wygrać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem.